Jestem na maksa podekscytowana dzisiejszym vlogmasem. Dlaczego? Ponieważ dziś dekorujemy choinkę. Dekoracja, tak, ale najpierw musi to drzewko się u nas w domu znaleźć, pojawić, stanąć, trzeba je rozłożyć, odczekać, zacząć dekorować, skończyć dekorować i właśnie to wszystko dziś się wydarzy. Pojawi się u mnie w domu drzewko, to pojawiły się kartony. I te kartony zamówił mój mąż w tej ilości, którą tu widzicie. I to jest przesyłka, która właśnie dziś przyszła do nas na palecie od mojej koleżanki, która ma firmę Limpol. I to jest firma, która produkuje najpiękniejsze w Polsce sztuczne choinki. Mój mąż zamówił sztuczne choinki z myślą o dekoracji tarasu. A ja czekam na świeżą, żywą, najwspanialszą, pachnącą choinkę, która stanie w środku w domu. Ja robię las, ale na razie przelewy. Nie, 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 nie podglądać mi kąta. Jest drzewo! Go, 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 go. O, a u góry jest złamana. Ale specjalnie to zrobiliśmy, bo jest za długie, wiesz? Aha. Więc czubek jest, nie? Jakby nie denerwujmy się. Dobra. Czubek jest. Jezu, ja mam katar, a czuję, że pachnie. Ona pachnie obłędnie. Ale pachnie. Teraz mam nadzieję, no, że ona się tu zmieści. Jak się zmieści? A dlaczego ma czubek urwany? Dobra. No bo i tak jest za duża. A nie lepiej najpierw w to włożyć i wtedy ona nie stanie szybciej, jak ona wpadnie w to? Bo tak musicie pod góry dać, a tutaj będzie parę centymetrów. Ja go specjalnie obcięłam, ale jeżeli my obetniemy se tu i tu poobcinamy te włosy, to też jej nic nie będzie. No. A masz coś do obcinania, czy będziemy po sąsiadach szukać? Jak w zeszłym roku? Nie masz, tak? Myszko, a jeszcze którykolwiek sąsiad z nami rozmawia, czy nie. Już żaden? Nie. A nie mamy od kogo powiedzieć. Nie, no oni tu już sąsiadki, ale one nie mają. Masz? Mam. Dobrze. Dlaczego Darek może przywieźć, jak potrzebujecie coś? Zawsze są jaja. Zawsze. Tak, słucham. Darek, jesteś jeszcze w firmie? Tak, ja wiesz, próbowałem tego, bo cholera, nie pasuje żaden kluczyk do tego bagażnika, nie? Posłuchaj, najpierw potrzebujemy piłkę. Mamy piłkę do drewna, żeby obciąć choinkę, bo mamy korzeń za gruby. To znaczy piłkę do drewna? Tak, tak. To przywieź nam teraz piłkę do drewna. No przywiezie, przywiezie. Przywieźć. Stołek jak zawsze opanowana. Co potrzebujesz jeszcze? Stojak na choinkę dla Chrisa. Bo w zeszłym roku podobno był nasz. Panie Darku, a jeszcze mam takie pytanie, bo w zeszłym roku ta mała choineczka dla Chrisa podobno stała w jakimś naszym stojaku. Czy te stojaki są tam gdzieś w firmie, w magazynie? Słuchajcie, ja wczoraj to było? Wczoraj upiekłam ciasto. Tu jeszcze mam przepis, znalazłam na Instagramie przepis, tylko zrobiłam z półtorej porcji wszystkiego, więc tu jest przepis, a tutaj sobie wypisywałam ilości składników na półtorej porcji. I właśnie mój mąż ma ochotę, żeby zjeść kawałek tego ciasta. Jest to karpatka. Jest to karpatka. Wczoraj mieliśmy obiad rodzinny, więc już trochę tej karpatki zniknęło, ale jeszcze dużo zostało. Wiem, będziemy kroić, jeść. No i teraz pruszymy śniegiem karpatę, ale powiem wam, że karpatkę robiłam pierwszy raz i już wiem jedno, nigdy w życiu jej nie zrobię więcej z tego przepisu, bo był tak trudny, wszystko robiłam do tej karpatki sama. Oczywiście ciasto parzone to jest pierwsza rzecz, ale jeżeli chodzi o ten środek, o ten krem, to nawet nie dodałam sztucznego budyniu, tylko nawet budyń robiłam sama, więc już na pewno następnym razem lecę z budyniem. Wersję troszeczkę zrobię łatwiejszą sobie, bo nie wiem, czy to, że tyle się napracowałam, dało jakiś wielki efekt w smaku, w sensie, że jest dobra, ale pewnie jakbym zrobiła z budyniem, też by było spoko. A robiłam to i robiłam. Naprawdę. Dzień dobry, kochani. U nas w domu od rana co? Próbujemy postawić choinkę. Więc po prostu dzieje się. Ale myślę, że taki kipisz związany ze stawianiem choinki jest absolutnie w każdym domu i każda rodzina ma mnóstwo emocji związanych ze stawianiem choinki. To jest przewaga choinek chyba sztucznych nad naturalnymi, że idealnie pasują do stojaka. Pyk, pyk. Dobra, czekajcie. No super, luz!
luz i będzie miejsce na czubek spokojnie. No jest krzywo bardzo. Na ciebie leci, Izabela. Tak? Nawet nie wiem, czy aż trochę nie przesadziłaś, że za bardzo na nas leci. Dopchnijmy inne obroty, okej. Okay. Znaczy trochę moim zdaniem leci na mnie do przodu i w lewo. No tak, idź teraz na Izę za bardzo. Dużo, musisz na pana Darka jednak pchnąć. O! Jakbyście tak dokręcili... Tak, tak jak teraz jest, to żeby dokręcić. O nie, jak puściliście, nie. Posłuchajcie, Karpatka Karpatką, kawka kawką, ale... Podobno jak Polak głodny to zły. Tyle jest ludzi tu nad planie, że nic nie będziemy gotowali. Ja mam świetny pomysł, zrobię pizzę. Ale niech jestem leniwy, nie chcę mi się robić ciasta. Pojadę kupię Włocha ciasto, bo nie ma jak włoskie ciasto, pyszne tak dalej, tak dalej. I dzisiaj jest polska pizza. Polska, zobaczycie dlaczego. Jest za ciebie stojaczek, jest za ciebie choinka! Widziałeś u ciebie a nie, mama, a są tęczowe światełka? Czy tęczowe światełka? Są światełka dla ciebie. Muszą być tęczowe i mrygać? Zobaczymy, jakie mamy. Ale wszystkie włączymy? Wszystkie włączymy, wszystkie. Cześć! A przytulasz? Jakby moje dziecko naprawdę czuje ducha i magię świąt, jakby dekorowanie choinki jest nad wszystkim innym, nawet nad matką. Wiecie, że mój mąż został pizzermenem. Jak to się nazywa? Pizzamenem? Pizzermenem? Pizzamen. Pizzamen? Ale chyba. Robi. Ale robi pizzę. Gorący ma piec. Wariatka. Gorący piec ma. Santa help me sleigh. Santa help me sleigh. Santa... Dobra, kładziemy te bombki, wieszamy te bombki. A żona też? A robimy choinkę... Mam strategiczne pytanie. Czy robimy choinkę, która jest dekorowana do połowy, tylko tą stroną, czy nie widać? Nie, troszkę tam z tyłu też. Ale słuchajcie, zazwyczaj tak jest, że przód tak choinki jest. Się robi na bogato, z tyłu tam co jakiś czas bombeczka, nie? W waszych domach też tak jest, to właśnie tak u mnie nie jest. Wiesz, bo ona jest zawsze w narożniku, gdyby stała na samym środku, to nie. Ale u mnie ją widać z każdej strony, więc kochane, nie widzę nic. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tak, 5 razy ciasto, tak na margaritę, żeby był sos i sam ten, a dodatki ja mam. A mozzarella też? Mozzarella do posypania. Tak. 5 zestawów. 5 zestawów dla mnie, tak. Dobrze. Kolejny patent. Jeżeli wieszacie sobie bombeczki przy pomocy takiego druciku, to na przykład jak macie małe bombki, to możecie je pogrupować. Ja lubię, kiedy są 3 bombeczki razem związane, bo to pięknie wygląda. I dzięki jednemu przywiązaniu macie od razu taką piękną dekorację. Jeśli mogłabym Wam jeszcze coś podpowiedzieć, nie łączcie ze sobą 2 bombeczek, bo 2 bombeczki na gałęzi obawiam się, że mogą nie przynieść zamienionego. Posłuchajcie, tu mam takie specjalne pomieszczenie, w którym w zimę oczywiście stoi piec do pizzy, najnowszy nabytek, o którym całe życie marzyłem, bo ogólnie uwielbiam grilla, uwielbiam pizzę i uważam, że no, pizzę można zjeść albo w pizzerii, albo trzeba samemu ją zrobić po prostu. No, żadna odgrzewana pizza nie smakuje tak, jak wyjęta z pieca specjalnego, który jest do tego przystosowany. Ten piec jest przystosowany do tego, żeby stał w ogrodzie, ale ponieważ mam go w pomieszczeniu zamkniętym, to muszę zrobić jedną rzecz, a mianowicie muszę uchylić troszeczkę tutaj panele z pergoli po to, żeby po prostu i otworzę troszeczkę tutaj też dopływ powietrza, żeby nas gaz po prostu nie wykończył. Wyciągamy nasze ciasto. Jakby ktoś teraz oczekiwał, że zacznie nim machać nad sobą i ono zacznie się rozkładać, tak jak to we włoskich pizzeriach, to mogę powiedzieć tylko jedno. Niestety, Jezus, nie jestem włoską pizzerią. To musicie pójść do włoskiej pizzerii. Ja tego nie potrafię. Potrafię... O! Posłuchajcie, jednak mąka potrzebna jest tutaj. O! I teraz, jak jest mąka, to się to tak nie klei. Dobra, to wrzucimy, żeby nic się nie zmarnowało. Chyba zrobiłem jeden błąd. Nie założyłem fartucha. Pewnie ktoś by powiedział, że muszę oddać fartucha, ale go nie oddam. To zaczyna wyglądać nawet jak kształtowo, jak... Słuchajcie, no wygląda to całkiem.
No całkiem nieźle. No prawie jak pizza. Bo jednak kucharz bez fartucha to nie kucharz. Wiecie co, żeby ona się lepiej nam upiekła, ja mam tego pomocnika takiego. O, widziałem ostatnio na Instagramie, że mają taką fajną podstawkę, której ja nie mam. Lekko ją najpierw przypalimy, a się troszeczkę podgrzejemy. To jest moja szkoła robienia pizzy. Nie wiem, czy to będzie idealna, no ale parę sekund. Posłuchajcie, gdzieś widziałem specjalną przyprawę do... Bo mam tu różne przyprawy. Pieprz czarny nie. Rozmaryn też nie. Przyprawa do kuchni włoskiej Toskana pizza. I to właśnie weźmiemy. Bo pierwszą myślę, zrobimy pizzę margaritę. Bo Chris kocha pizzę margaritę. A później zrobimy z tymi wszystkimi innymi rzeczami. Dobra, zabieram pizzę. Myślę, że ona jest na tyle gotowa, że mogę ją już gdzieś tutaj, o, widzicie, no i to był błąd, przyprawami potraktować. Jezu, jeszcze zostanę normalnie kucharzem. Dobra, pierwsza pizza idzie do pieca, hopa. Zobaczcie sobie tą wielkość pieca. Tu normalnie mieści się 3-4 pizze, bez żadnego problemu. Ja muszę tu zmniejszyć temperaturę, bo mamy za dużą. Cyk. I to jest z firmy Lofra.pl. Piec, który jest wolno stojący i do użytku na zewnątrz, dlatego otworzyłem te wszystkie panele. Oczywiście mamy teraz zimę, no trudno, żebym robił pizzę na zewnątrz, bo to byłoby trochę słabo wiarygodne. Ale dlatego, że mamy pergolę, możemy robić sobie pizzę na Boże Narodzenie, możemy robić tu wypieki. Chleb, posłuchajcie, chleb na zakwasie, jakikolwiek człowiek wymarzy, bułki, bagietki, wszystko możemy robić. Ja powiem Wam lepszą rzecz. Można taką wielką rybę z soli też zrobić. Widzieliście lepszy, no kto ma taki piekarnik? No myślę, że mało ludzi ma taki piekarnik. Możemy zrobić rybę w soli, możemy zrobić wszystko, co chcemy, nawet steka. Oczywiście ja osobiście preferuję do robienia steków grilla, ale ten piec daje tyle możliwości od ciastek, pizzy. Moment, bo teraz gadam, a tu pizza się zacznie palić. Ops, drugie urządzenie do obracania pizzy, bo niestety piec nie jest obrotowy, czyli trzeba co jakiś czas obrócić pizzę. Nie wiem, jak to lubię. Ja lubię taką pizzę, że jest ten rand jest brązowy. Nie każdy to lubi, a lubię ten rand brązowy. I tak jak mówię, widzicie cały zestaw tutaj różnego rodzaju przypraw. I to są przyprawy z firmy Mon Amour, które polecam, bo jak widzicie, sam ich używam. Ostatnie sekundy dzielą nas od momentu prawdy. To jest pizza dla Chrisa, którą teraz oficjalnie wyciągnę z pieca. Zobaczcie, jak ten piec super wygląda, naprawdę. No to się pali genialnie. To jest pierwsza pizza, oczywiście mogłem zrobić parę, ale tak ona wygląda. I to jest margarita dla Chrisa. I proszę bardzo, hopa, i tato niesie dziecku pizzę margaritę, gdzie? Na dół. Chrisuś, pizza chodź, margarita dla ciebie. Dzieci, chodźcie. A sam spróbuję. Chyba powiem, czy to jest dobra, czy nie. Wow, gorąca. No, tata pokroju. Weźmiesz do ręki? Pyszna jest. Tak, proszę. A spróbuj. Uważajcie, pluska. Jaka? No, ten serek możesz wziąć. Oceń. O! Jaka pizza? A patrz, jak pachnie. No pychota. Testujcie się. A chcesz myszko talerzy, czy tak wziąłeś w rączkę? Posłuchajcie, Chrisowi smakowało, zresztą mnie też smakowało. Muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że sprawdziło się to, co chciałem. Aromat, kruchość, wszystko idealne. Lekki taki brązowy rant, jak lubię. A teraz robimy pizzę po polsku, czyli najpierw zrobię ten mały trik, który pokazała mi moja znajoma.
że ona najpierw na minutę, dwie wkłada to ciasto do pieca, a później dopiero wkłada na nie wszystkie, wszystkie inne. Tylko moment. Temperatura tutaj nas zabije chyba, bo temperatura jest prawie 500 stopni, to nie, takiej temperatury my nie chcemy. Otworzymy troszeczkę, żeby nam wyleciało. No chyba, że na sekundę tu się drży i zaraz się wyjmie. I tutaj krakowska sucha z firmy Kozłowski. Powiem wam dlaczego, bo to jest mięso. Chyba każdy lubi kupować mięso w mięsie, a nie kupować składniki, te wszystkie, co mają te cyferki, jakieś tam wypełniacze, inne rzeczy. No po prostu krakowska ma być krakowska. I tu w mięsie jest mięso. I tu jest nawet chyba 130% tego mięsa. A to jest bardzo ważne, żeby zrobić dobrą krakowską, no to ja nie jestem za tymi wszystkimi wypełniaczami, uzdaczowczami. Ja lubię polskie, dobre wędliny i dlatego kupuję to. Zaraz ją sprawdzimy, jak ona będzie wyglądała. Tu widzę, że mam nawet już zdjętą skórkę, będzie mi łatwiej mi... I zrobimy z niej tak jakby pizzę salami, podobnie. I zobaczymy, czy nam to wyjdzie i sprawdzimy, jak będzie smakowało. Ale to mówię, to nie był mój dzisiaj pomysł, tylko ktoś mi go rzucił. Zrób pizzę po polsku. Ja mówię, pizza po polsku? Tak, z kiełbasą. Ja mówię, no dobra, niech i tak będzie. Mmm. Jaka gwiazdka, myszko? Na koniec. Na jaki koniec? Poczekaj, że nie ruszaj mi. Mam poplątane, Kiciu. Mogę jedną sobie, dwa wziąć do pokoju? Takie nie. Bo to jest dla ciebie niespodzianka i to będzie taka wyjątkowa, magiczna rzecz tylko na tej choince. Ale ty będziesz tą rzeczą zarządzał. Ja ci potem pokażę. Hej, pizza po polsku! Dzióbka! No? Pizza po polsku. Dobra! Chodźcie! Posłuchajcie, pierwsza pizza z krakowską! O! Nikt takiej jeszcze nie zrobił! Teraz są pizze specjalne po polsku. Po polsku? Tak. Dawaj. Ale zobacz, powiedz, jak pachnie. Ty powącha, jak ona pachnie. Jezu, pachnie dobrze. Ale to możesz od no, ty nie lubisz cebulki. To możesz cebulkę odwalić. Dobra. Cyk. I tu jeszcze będzie cyk. Możesz mi dać mniejszy kawałek? Mogę ci dać, co chcę. To są te wędliny. Od Kozłowskiego? Tak. Ale mówię ci, bo to jest samo mięso, to nie jest w ogóle, wiesz, jakieś tam wypełniacze. A ja, wiesz, że biorę kiełbasy te na wyjazd do góry? No i bardzo dobrze, zapas, bo to... Ale, ale jeszcze raz pomocha, jak to pachnie, to jest, no, będziesz w szoku. Myszo. Dobra. Dobra. I teraz powiedz mi... ale skórkę mógłbyś zdjąć od kiełbasy. Ale ona była zdjęta, ta skórka od kiełbasy. Ona była zdjęta, to jest taka druga, ta pierwsza taka... Ja żadnej nie lubię, ani pierwszej, ani drugiej. Posłuchaj, czy kobiecie ktoś kiedyś dogodził? No właśnie. Pewnie jakieś tam kwestie. Jak? Mhm. Ale szczerze. No, chcesz więcej? Nie. Myszko, ten ser. Nie, bo to obrzydliwe. Zakochany kundel. Zobacz, co ja tu w ręku mam. Mam tu magiczną różdżkę. Czy ty wiesz, co umie zrobić ta różdżka? Nie. Czy ja mogę ci pokazać, co robi ta różdżka? Aha. Czy ty jesteś ciekawy? Tak. Zobacz na choinkę. Zobacz. Ta różdżka magiczna odpala lampki. Ale gdzie, mama? Co ty na to? Tak, chcę jedną. Fajna jest ta różdżka? Odpalić. Aaa, podobało ci się? Podobało mi się. Ale powiedz mi. Ale powiedz. Tak. Chciałbyś taką różdżkę? To poczekaj, ja zgaszę najpierw wszystkie. Tą moją różdżką magiczną zgaszę. Oh no. No? Tak. I gdzie jeszcze? Tu. No? Wow. I z drugiej strony jeszcze jest zapal. Jak ci się podobają te świeczki? Fajne. A zapalniona? No tutaj jeszcze się nie zapaliły. Musisz wyżej podnieść różdżkę. Wow. Myszko,
Myszko. Posłuchaj, choinka ubrana prawie że. No, ale kończymy. Nie, poczekaj, Myszuś, chciałem ci coś pokazać. Co ty, jakiś brudny jesteś? A po robieniu tej pizzy? Myszuś, po robieniu pizzy, zobacz, zgadnij, co to jest. No, ja wiem, zakupy zrobiłeś. Myszuś, bo na ostatnią chwilę. A prezenty to będą? Ale dokładnie, bo na ostatnią chwilę, jak zrobimy te prezenty. Ty, czy ja ci oglądam twoje gadżety? Ale to jest dla mnie tam coś? Nie. Widzę, że ramensa home kupujesz, czyli na pewno niezłe rzeczy. Albo musiałem kupić to wcześniej, żeby nie w ostatniej chwili, bo tak. I kurierzy, i wszystko, wiesz, później jest wariactwo. No dobra. No. A co wydać? Posłuchaj, to wziąłem zgadnie. Oni fajnie, bo mają dużo super marek w tym sklepie. Nie wiem, czy mają dużo. Ja wybrałem sobie rzeczy, które uważałem, że są super, bo jestem, wiesz, że jestem gadżeciarz. I tylko nie mów mi, że mam ci to zapakować. Oczywiście, że musisz. Myszuś, czy ja jestem od kupowania, ty jesteś od pakowania, no proste, no. To byłby szczyt bezczelności, gdybyś kazał mi zapakować prezent teraz dla mnie. Też byłoby fajnie. Posłuchaj, no. Jestem z tym, czy zgadniesz, co to za marka. Ja nie pokażę ci tej marki. Tak. No widzę, Villeroy-N-Boch. Nie. No. Versace. Ale to jest po prostu linia ich z Versace. No ale dokładnie. I teraz popatrz, to jest luksusowy super. Luksusowy kuler. Ale dla nie tylko. To? Ale bo ma się zapytać dla kogo. To może być kuler, ale równie dobrze wazą. Okej. Okay. Naczynie na lód. Może włożyć sobie butelkę wody mineralnej, wina czy jakiegoś innych rzeczy, które chcesz schłodzić. Mm-hmm. Ale wazą też przepiękny. No ładne. To dobra, ale dla kogo to chcesz? A kto ma w domu u nas Versace największą to? Ja. Nie dla ciebie. Posłuchaj, czy będziesz mi grzebała? Tak, bo mnie zaciekawił ten kart. Nie. No. Wracamy. Ja to otwieram, bo ja to lubię, bo to jest Alessi. Ja uwielbiam tą markę. Oni mają tak gadżeciarskie rzeczy dla domu. No co ty nie powiesz, jak ja bym nie wiedział. Jest super designer, że wiesz. Dobra, to zapakujesz mi to dla taty. Ja pamiętam, jak kiedyś dostałam właśnie z Alessi otwieracz do wina, który był w kształcie takiej dziewczynki. No piękne mają rzeczy. Ty, to jest coś. A co to jest? Ha. Oho. Jak mówi ten, poczekaj, ten... Ho, ho, ho! Święty Mikołaj! Oj, ale co to jest? A przynieś butelkę wody mineralnej. Proszę bardzo, butelka. No i proszę bardzo. Możesz mieć wodę, możesz mieć tu kolę, możesz mieć tutaj wino. To jest to jak na wino. I dla kogo? Nie wiem. Dla ciebie? A co to jest? Myszuś, to jest z kolei gadżet. Chodź, Chris, zobaczymy, co tata nam ma. Posłuchaj, prezenty jak, tata jak sobie kupuje. Myślałaś, że firma Peugeot ja robi tylko samochody... Ja Peugeot, nie zaskoczysz mnie, Peugeot. Nie zaskoczysz mnie, Peugeot, bo... Jak to się mówi? Peugeot chyba. Nie zaskoczysz mnie to, bo ja ostatnio pokazywałam od nich... Co ja pokazywałam od nich? W prezentowniku mieliśmy super coś, rzeczy Peugeot. Ale zaczki to jest super. To jest na tartę coś. Myszuś, to jest otwierać do wina, automatyczny. Poczekaj, ale jaki ładny. Tak. Oh no, to wygląda pięknie. No. O Boże, zobacz jaki czad, ale jak to? Aż, i po prostu tylko tak przykładasz na butelkę. Tak. Myszuś, jak to dokładnie jest, to ja nie wiem. Spodobało mi się, bo to jest super gadżet. A tu możesz zobaczyć, jak to jest. Zabierasz nam karton? Czy mój synek robnął mi karton? No ale chyba już nie będziesz tego kartonu potrzebował, bo... Nie potrzebuję, bo musimy zapakować te prezenty. Krótki okres czasu do świąt? Tak. A wszystko my już mamy? Nie wszystko, ale mamy część. Nie wszystko, bo... No nie, ja nic dla ciebie jeszcze nie mam. Ja dla ciebie mam. Masz dla mnie? Tak. A co? Na pewno. A... Rózgę! To dokładnie to samo, co ja mam dla ciebie, paczka. Chciałam cię zaskoczyć. To się wymieniemy rózgami. Dobra, i teraz bym chciała, żebyś mi to bardzo ładnie zapakowała w prześliczne papiery, które masz, bo uważam, że one są piękne. Bo piękne. Prezent prezentem. A opakowanie jest number one. Tak jest. Opakowanie jest najważniejsze. Wprawdzie myślałem, żeby na YouTubie zobaczyć, jak robi to Jana Hoska. Opakowanie prezentów? Tak, ale skoro mam Jana Hoską w domu, to po co mam to oglądać na YouTube? Tak, niech ona to zrobi. Niech ona to zrobi. No dobra, chodź, zobaczymy, czy choinka już gotowa. Nie no, chyba jaja. Słuchajcie. Patrzcie. To zrobił mój mąż, jak nic on to zrobił. Chciałam dla dziewczyn wyciągnąć czekoladki, żeby się z nimi podzielić kobiecą słodyczą na koniec tej ciężkiej pracy, a tu zostało nic!
Jadem! Na tyle dziewczyn. Wystarczy. Zjadłeś? Dobrze, ja mam zapas Cherrissimo. Cherrissimo uwielbia najbardziej na świecie mój mąż, pomimo tego, że ja uważam, chodźcie dziewczynki, na koniec osłodzimy tak, życie, tak, że to jest kobiecy tak, słodycz. Ciemna czekolada. Delikatnie takie nadzienie alkoholowe, nie? I cały owoc. Dziękuję. Super dzień, super praca, super choinka i super vlogmas. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.